Cześć. Widzimy się tu szybciutko omówić sobie ustawienie zaworu Kawasaki Vulcan. Jestem chory, trochę głos nie tęgi. Trudno, korzystamy z książki Heisa, wersja tylko po angielsku, na języku polskim nie wiadomo dlaczego nikt tego nie wydał po polsku. Trudno, trzeba sobie radzić. W skrócie, tego nie omawiamy, jak rozebrać każdy, kto zrobi po swojemu. W momencie, w którym mamy już to wszystko na wierzchu, tutaj, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odwrotnie, przepraszam, do ruchu wskazówek zegara, osiągamy top center mark. Innymi słowy, musimy zgrać ten znacznik tutaj, który jest równiutko z tym i w tym momencie musimy w tym wizjerze, ja też muszę sprawdzić, czy mam, najechać na znacznik literki T. Nie znacznik, którym się ustawia zapłon, tylko T, poczekaj. W skrócie, bo tego nie widać, ja to zrobiłem w ten sposób. To, co widzimy w tym okienku. Nie ten znacznik, tylko na literkę T. W przypadku F mamy front, czyli wiemy, że jest zgrany. Front, w porządku. Przemierzamy. Ja już mam to zrobione, ja jestem po wymianie. Szybciutko tylko omówimy. Najfajniejsza rzecz do tego, paluchem. Ciach, wyciągamy płytkę. Na płytce mamy oznaczenie, nie będzie go widać. W moim wypadku tutaj jest 2,50. Mierzymy. I dokładamy odpowiednią płytkę. Jest to wredne. I trzeba uważać, bo już mam namagnesowaną płytkę. Żeby sobie jej nie... Jak człowiek chce, to nie wychodzi. Normalnie same spadają. A, właśnie. Jest. Siedzi. Od strony gaźników. Zawory ssące. Wydechowe z tej strony. Dla Kawasaki Vulcan te wartości dla zaworów ssący 0,15, 0,10. Mierzymy szybciutko. 0,10, 0,15, 0,10. Wchodzi jak masło. Również początkowo po założeniu zawsze jest lekki problem, one jeszcze nie siadły, jak widać siadły. To samo analogicznie 0,20, 0,25 dla zaworów ssących. Ja mówię, jestem po wymianie, moje analogicznie miały zawory ssące, zmniejszyły się do 0,15, te miały 0,5. U mnie wystarczyło płytki 2,50, które były tu, a tu 2,40, tu 2,50, tu 2,40, zamienić miejscami. Tu zyskałem dziesiątkę, dokupiłem tylko o 10 mniejsze. Dla zaworów wydechowych ta przerwa jest 0,20 do 0,25. 0,20 wchodzi bardzo ładnie, ja już wiem, że w tym wypadku jest około 0,23, bo 0,25 z dużym oporem wchodzi, ale no niestety zawory można kupić po 0,5 i jest ciężko, nie da się tego ustawić. No taki patent z tymi płytkami. Tu wchodzi ciężko, tu wchodziło lżej. Analogiczna sytuacja jest. Przejdźcie tu szybciutko.
Aj. Ustawiamy. I to jest rare, tydny, więc to samo co sprawdzimy w tamtym na literka T, na PR. Mierzymy, sprawdzamy. Dziękuję. To będzie na wulkanerii, to zamienię. Jak sobie ująć płytę, to sobie samemu obliczyć, jak zobaczycie, filozofii nie ma, marki są wybite, więc nie ma tu żadnej filozofii. Problem był właśnie, bo nawet na wulkanerii nie jest to powiedziane, jak to zrobić krok po kroku. Robi się to tak, banalnie proste. Dziękuję, tyle, pozdrawiam.